Witam. W związku z Ostródzkim Dniem Dawcy jesteśmy właśnie dzisiaj na takim stoisku. No i co? Przekonajmy się, czy warto pomagać. Dlaczego warto pomagać? Ja z koleżanką jesteśmy członkami Stowarzyszenia Inicjatyw Możliwych Rzecz Jasna i już samo uczestnictwo zobowiązuje nas do tego dobrowolnie, aby pomagać. A kto może zostać potencjalnym dawcą komórek macierzystych, to na ten temat na pewno uzyskają Państwo dodatkowe, fachowe informacje od koleżanek tuż za nami. Pierwsze tradycyjne pytanie, skąd pomysł na całą akcję? Pomysł padł stąd, że ja sama chciałam zostać dawcą, tak więc dla mnie to było niezbędne informacje, chciałam uzyskać, które są mi potrzebne do tego, kto zostać może. Skontaktowałam się ze znajomymi, oni też padli, że może w Ostródzie coś takiego zorganizujemy. Skontaktowałam się z fundacją DKMS, oni udzielili mi wiele istotnych informacji, a z tego co mi wiadomo, to ostatnia akcja miała miejsce do jakieś w 2013 roku. Dlaczego warto pomagać? Pomaganie sprawia wielką przyjemność, a jak pomagasz, to kiedyś to do ciebie wróci. A co do dawców? Kto może nim zostać? Dawcą może zostać każda osoba zdrowa w wieku od 18 do 55 lat. Dlaczego zdecydowałaś się być dawcą? Dlatego, że lubię pomagać i mam świadomość, że mogę komuś ratować życie na świecie gdzieś. A dobrze, wiem, że też jesteś wolontariuszem. Powiedz mi, w jaki sposób wolontariusze zachęcają ludzi do właśnie tej akcji? Wolontariusz musi być otwarty, musi być kontaktowy z ludźmi, żeby zachęcić go właśnie do takich akcji i mieć taką komunikatywność. A jakie są sposoby pobierania szpiku? Są dwa sposoby pobierania szpiku. W 80% jest on pobierany ze krwi, z komórek, które znajdują się we krwi. 20% to jest z talerza kości biodrowej. No i ostatnie pytanie, dlaczego warto pomagać? Warto pomagać, bo tak naprawdę sami musimy na to pytanie sobie odpowiedzieć. Każdy to odbiera inaczej. Dla innych jest to coś niezwykłego, coś, co może podarować drugiemu człowiekowi. A czy ty uważasz, że warto pomagać? Tak. Dlaczego? No bo później może się to jakoś opłacić, nie wiem. Może się jakoś opłacić. Będąc dzisiaj na tym stoisku, przekonałem się, że warto pomagać. A czy wy pomagacie? Piszcie w komentarzach. Możecie też subskrybować, lajkować, no i oczywiście kliknąć magiczny guzik, czyli dzwoneczek, który przypomni wam o wszystkich nowych filmach z kanału Rzecz Jasna. Ja się z wami żegnam. Siema! Dlaczego warto pomagać? Ja z koleżanką jesteśmy wolontariuszkami Rzeczy Jasnej i ma uczestnictwo w tym. Nie ma jakichś poważnych chorób. Jeszcze raz zadaj to pytanie. Dlaczego warto pomagać? Pomagać warto... Boże, co? To się wytnie. Jeszcze raz. Ty bardzo dobry chłopak jesteś, dzięki za odpowiedź. Dobrze.